Witam serdecznie, jesteśmy z rodzinką, która miała grzyb. Ja tu teraz już nie pamiętam, ale ja tu też prawdopodobnie włożyłem matkę od pana cegiełki. Nie? Więc zobaczymy, co się w ogóle tutaj wydarzyło. Tak? Tak. Futer. Zażarcie. Pas. No. Prawie wyparowany. Według mnie zostało jakieś 10 ml. Te ostatnie 10 ml rzeczywiście potrafi parować. Już tak ledwie, ledwie, co tam, coś tam sobie ziewa, nie? Tak, one tu były ocenione spryskane feste, prawda? Idziemy zobaczyć, czy ta matka się tu uchroniła. Idziemy zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. Ja im nawet, słuchajcie, zapodałem, widzę, jako tej rodzince, ramkę jeszcze z jajkami. Ramkę jeszcze sobie z jajkami. Żeby obadać, czy ta matka od pana cegiełko tutaj jest, czy jej nie ma, nie? Bo jak jej nie ma, to od razu robią te mateczniki, nie? Ratunki. Tu widzę, bieda jest, one mają za dużo tych ramek. Nie? Pszczoły też potrafi się pomniejszyć, tak? Bo jak pszczoła się starzeje, to umiera właściwie, prawda? Więc jeśli nie ma młodej pszczoły, a trafimy na taki jakiś tam moment, no to tej pszczoły będzie się tylko i wyłącznie nam robiło mniej w tym ulu już. Podkarmione one są. Prawda? Nawet mają posklepione żarcie, więc to jest bardzo dobrze dla pszczół. Idziemy zobaczyć, czy robią jakiś matecznik, a z tego co widzę, już coś tutaj knują, ale tą matkę od pana cegiełko też widzę. Tak? I idziemy zobaczyć. Aha! Tu ja to dałem, słuchajcie, dość dawno, nie? I tu ja to dałem dawno. I faktycznie tutaj ta matka od pana cegiełko nie wyszła. Ale co chciałem powiedzieć, że wygryzła się jakaś córka już z tych jajek, prawda? Wygryzła się jakaś córka z tych jajek. Tu chodzi, ja wam pokażę. Te pszczoły dostały kwas, dostały wszystko. Ja je teraz spróbuję poleczyć i tak dalej, ale no chore pszczoły na grzyba wyhodowały córkę po właśnie tej matce, która przyszła unasieniona od pana cegiełko. I to jest córka, która wyszła. Tak? Podciągnięta przez jakieś tam pszczoły. I one pociągły od jajka i wyszła taka córka. Więc no dobra, nie? Niech ona tu jest. Ja oczywiście tego rozmnażać nie będę w żaden sposób, mimo że tu widzę, że jeszcze jakieś matyczniki są. Prawda? Ja tego nie będę rozmnażał. Ja poczekam, może niech ona się unasieni. Zobaczymy, co wyjdzie z tym grzybem później. Co tu jeszcze jest ciekawego? Tu matyczniki paskudne. Ciekawe, czy ona wyszła z tego lepszego matycznika, czy z tego gorszego, prawda? To jest pytanie. Ja bym nawet, słuchajcie, zaryzykował, nie? Zrobił coś takiego, że teraz te matyczniki jeszcze przebrał. Tak, tu była jakaś matka. Tu coś było. Nie? Tu widzę coś. Zgryzają. No nie wiadomo, z jakiego matecznika ta matka nam się wykluła, prawda? Czy to jest jakaś lepsza, czy wyszło jakieś gubienko, bo w tej chwili to jak ja coś robię właśnie, że o, tu jest jeszcze inna matka, widzę. Schowała się do dziurki, prawda? Słuchajcie, ja im dam wolną wolę. Ja będę w tej chwili je podleczał, tak? Zrobię różne tutaj myki, które pozwolą na to, że być może te pszczoły wyjdą zdrowe. Ja tutaj nie będę za dużo już ingerował, prawda? W tej chwili. Niech te matki się tu unasienią jakieś. Ja tu niestety te matyczniki nie są do żadnego wykorzystania, ani nic. Ja ich ani tu nie przebrałem, też nic. To się stało jakby za szybko. Po prostu olałem ten ulik i ten czas sobie minął, tak? Tu oczywiście jakieś matki widzę, może mają jeszcze szansę się lepsze wygryźć. Nie? O ile nie zostaną zgryzione. Tu coś z ładnego matycznika się wygryzło. Więc no spoko, słuchajcie. Ja bym zrobił to w ten sposób.
że w tej chwili to, nie, to matematyczniki odłożył na chwilę na bok, tu do środka dał tą ramkę z pierzgą, prawda, bo ta jest tutaj nabudowana, tu damy tą ramkę z pierzgą, tu damy tą ramkę, jakoś to te pszczoły na niej grubo siedzą, tu damy ramkę do tego osłonową, nie? A te mateczniki dam tu jako ostatnie, albo tutaj dam jako przedostatnie, żeby w razie czego one mi tu nie budowały tego szajsu, nie? Niech tu się wygryzie, niech te matki zrobią własną wojnę, ja tutaj nie będę w nic ingerował, tak? Już trudno, rodzina jest, była chora na grzyba, dostała kwas, dostała wszystko, więc ja już w tej chwili, no, zobaczymy. Będziemy to pryskać, będziemy tutaj różne rzeczy robić. Niech te matki się tutaj powygryzają do końca, niech zrobią sobie bitwę, niech wygra ta, która jest silniejsza. No i ewentualnie, jeśli rzeczywiście uda się uratować to od tego grzybolca, prawda? Tu ten kwasek, to niech tam paruje, już tak na szmatce. Już większość tego kwasu tutaj wyparowała, tak? No i tyle. Niech te matki, słuchajcie, się przeżrą, prawda? Niech one się pożrą, niech zostanie ta jedna. Ona się jak tutaj unasieni, no to stworzy nam rodzinkę, która być może będzie zdrowa, tak? Też jakaś, słuchajcie, próba tego wszystkiego. Matka od pana cegiełka mi nie wyszła, ale wyszła mi znowu córka pociągnięta z jajek. No. Wyszło to dość szybko, a została tylko jajka, nie? No i tyle by było, słuchajcie, na takiej małej rodzince, właśnie, tam była ona na 5-6 ramek, udało mi się stworzyć właśnie ten motyw, że zrobiły mi jeszcze matki z jajeczek, tak, pociągające z jajeczek. Ta matka jeszcze spokojnie zdąży się któraś unasienić i zrobić to wszystko, co ma zrobić. Tej pszczoły, która pociągnie ten czerw, tam jest, prawda? Jak one by obsiadły te wszystkie ramki, które tam są, jeszcze coś by dobudowały, nawet by można było je rozrzucić na dwa korpusy. Kwestia jest tylko tego, czy po tej matce, która tutaj powstanie, będzie widoczny grzybol, tak? Ja w tej chwili będę im dawał te wszystkie moje preparaty, prawda? Ponieważ one wcześniej to miały i w tych ramkach może to rzeczywiście siedzieć. Niektórzy by powiedzieli, że lepiej już w tej chwili to przerzucić na dykty. Jednak ja stwierdzam pewien fakt, że ta matka i tak została wyhodowana przez pszczoły, które były chore na grzyba, tak? Więc ten grzyb i tak będzie siedział w tej matce, tak? Więc tylko i wyłącznie te może preparaty to zrobią. Zobaczymy, jaki będzie dalszy plan wydarzeń. Wydaje mi się, że właśnie na ten moment łączenia tych rodzin chorobliwych na grzyba, to akurat te trafią na to. I to by było to wszystko. I życzę wszystkim pszczelarzom miłego.